Siemanko, z tej strony FanMileka. W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy kolejne wpadki youtuberów. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zostawienia suba z dzwoneczkiem oraz łapki w górę oraz jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag wpadka, to przypnę wam serduszko. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwsza wpadka w dzisiejszym odcinku należy do Kamusia, a dokładnie jest ona w filmie zatytułowanym Zemściła się na nim. W okolicach 56 i 57 sekundy kamerzysta, rozmawiając z osobami na filmie, macha kamerą na lewo i prawo i mamy tam dodaną w montażu cenzurę na jego twarz. Jednakże w jednym momencie podczas szybszego ruchu kamerą owej cenzury nie ma i jeżeli się dopatrzymy, to możemy zobaczyć twarz kamerzysty. Zobaczcie sami ten fragment. Co chcieliście na kanał? Teraz za niego odpowiadajcie sobie. To ty, Karinka, tak bardzo go chciałaś na kanał? Kolejna wpadka należy do Pateca, czyli jednego z członków ekipy Freeza. W jego najnowszym filmie, w którym uczy się układania kostki Rubika w 6 minucie i 10 sekundzie, Kuba schyla się, aby najprawdopodobniej zarzucić zanętę na ryby. Jednakże schylił się tak niefortunnie, że mogliśmy zobaczyć jego pośladki. Zobaczcie sami tą zabawną wpadkę. To jest taka przynęta, tylko że jeszcze... Zanęta. Choroba mi widać, to dobrze, jak takiemu prawdziwemu bezkarzowi. Czuć. Trzecia wpadka należy do Jakubka, czyli mniejszego twórcy zajmującego się newsami. A zdecydowałem się go dać do tego odcinka, żebyście nie myśleli, że próbuję wybić się tylko na największych twórcach. Jakubek nagrał odcinek, w którym analizuje wszystkie auta kamerzysty od początku jego współpracy z Kruszwilem, jednakże jako pierwsze auto podał Kiję, a na zdjęciu wkleił Hyundai'a. Mała, ale ciekawa wpadka. Też na pierwszy ogień leci auto Kia Picanto. Jeżeli źle czytam nazwy, to oczywiście przepraszam was za to bardzo, aczkolwiek tutaj macie zdjęcie. Kia Picanto. Okej, także w tym filmie to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możecie także zostawić suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych wpadek oraz innych filmów na tym kanale. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, no i siema.